Może ludzie, którzy nieźle zarabiają w Polsce, nie wiem, co to znaczy nieźle zarabiasz w Polsce, bo to też jest definicja, jest tutaj kluczowa, ale może ludzie, którzy nieźle zarabiają w Polsce, powinni płacić więcej. O co w ogóle ta cała jest awantura i A wie pan, przerażenie? to jest dyskusja dzisiaj na całym świecie. Ja przypominam sobie słynną wypowiedź sprzed 3 lat Warrena Buffetta, czyli jednego z najbogatszych ludzi na świecie, a na pewno najbogatszego inwestora na świecie, który powiedział, że to jest niesprawiedliwe, bo on płaci dużo niższe podatki niż jego sekretarka. I to nie był żart wcale. W związku z tym z całą pewnością my możemy dyskutować o tym. Donald Trump nie płaci od dekady w ogóle A nic. właśnie, w ogóle nic nie płaci. Teraz pytanie, czy ta upadłość to była upadłość prawdziwa, czy była to upadłość wygenerowana po to, żeby właśnie nie płacić podatki i optymalizować się w innych obszarach biznesu, które były bardzo dochodowe. No właśnie, ale to są tego typu kwestie. Do tego dochodzi jeszcze niesamowity rozwój w ostatnich 40 latach tak zwanych rajów podatkowych. Myśmy ostatnio bardzo dużo na ten temat słyszeli, czyli miejsc, gdzie można uciekać i tych podatków nie płacić, jeżeli w danym kraju zaczynają być zbyt wysokie. Strasznie ciekawy jest ten kraj No tak, i ten świat. ale to w porządku, ale ja na przykład nieźle zarabiam, ale w życiu w raju podatkowym nie korzystałem, nawet nie wiem jaki, nie korzystałem z nich. Ale chciałem się pana zapytać, czy pan uważa, że ludzie w Polsce płacą za niskie podatki? Nie. Uważam, że nie, chociaż faktem jest dzisiaj, że wbrew temu, co znowu sądzi przeciętny Kowalski, my nie jesteśmy krajem bardzo mocno opodatkowanym, szczególnie jeżeli porównamy się z krajami Unii Europejskiej, ale jak się porównamy z nieco bliższym sąsiedztwem naszym, na przykład Rumunią, Bułgarią, Słowacją, Czechami, to się już okaże, że w wielu obszarach te podatki w Polsce są jednak wyższe. Węgry to jest ukochany kraj dla wielu z nas, jeśli chodzi o porównania. Podatek CIT na Węgrzech to jest 10%, czyli 2 razy mniej niż u nas. Również podatki osobiste są Ktoś mi niższe. ostatnio zwrócił uwagę na to, że w Polsce jeździ bardzo dużo luksusowych samochodów na rejestracjach słowackich, ponieważ polscy biznesmeni rejestrują działalność na I ja Słowacji. mieszkam także w Krakowie, w związku z tym widzę te samochody I i tam na dużo Podhalu, i jeździ w Krakowie tych, jest to nie? prawda. To wynika, nawet akurat to wynika nie tyle z niższych podatków na Słowacji, bo tam te podatki niższe nie są nawet. Podatek CIT jest ciut wyższy, VAT jest nieco niższy, natomiast jest niższe opodatkowanie samochodów sprowadzanych, akcyzy nie ma po prostu, więc na wejściu, jeżeli jest to samochód droższy o pojemności silnika powyżej 2 litrów, no to nie płaci pan tej akcyzy, czyli 18% do przodu. Poza tym o wiele łatwiej jest na przykład odpisać 100% VAT-u. To jest deklaracja. Będę używał ten samochód w firmie, nikt pana nie kontroluje, tyle tylko, że musi pan 5 lat tym samochodem jeździć. A wie pan, jak to u nas wygląda? Dzienniczki pan musi pisać z idealną ilością kilometrów, które pan przejeżdża dziennie. No więc właśnie, to pokazuje te różnice między nami a innymi krajami. Więc nie jesteśmy krajem o bardzo wysokich podatkach, ale biorąc pod uwagę nasze sąsiedztwo, także z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, którzy do Polski przychodzą, to te podatki wcale nie są takie niskie. Zresztą z tego, co wiem, na szczęście, jeżeli chodzi o te podstawowe podatki dla firm, dużych firm, czyli CIT przede wszystkim, to tutaj rząd na razie niczego nie kombinuje. Wręcz przeciwnie, przy mniejszych firmach ten CIT ma zostać obniżony. Tak, ale jak ja rozumiem, a ja jestem kompletnym laikiem w tych sprawach, zmiany podatkowe idą w stronę uderzenia w takich ludzi jak ja troszkę, czy na przykład prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Ja mam I w taką nas to nadzieję, uderzy bardzo. to od razu powiem, tutaj historia podatku handlowego mnie tego uczy, że jednak to, co dzisiaj pada z ust głównie ministra Kowalczyka, bo on najwięcej mówi na temat tej jednej daniny, która się ma pojawić, to jest jednak jeszcze temat do dyskusji. Dlaczego? Bo też jestem trochę przerażony tą wizją, przede wszystkim z uwagi na to, że jednak chcemy budować w Polsce tak zwaną klasę średnią. A ta klasa średnia dzisiaj to są właśnie bardzo często dziennikarze, prawnicy, lekarze, finansiści również, prowadzący niewielkie biznesy ludzie. Jeśli mówimy dzisiaj o handlu, wie pan, większość tak naprawdę z tych niewielkich sklepów, także sklepów rodzinnych, to są sklepy prowadzone właśnie na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej albo spółki cywilnej. To wszystko ma zostać bardzo mocno opodatkowane. Rząd mówi, no nie, nie, wcale nie, bo przy tych niższych dochodach to my obniżymy te podatki. No tak, tylko słusznie pan zauważył, co to znaczy niższe i wyższe dochody? Jeżeli dzisiaj rząd planuje wprowadzenie 40 mniej więcej procentowej daniny, czyli dramatyczne podwyższenie tego, co jest dzisiaj, przy dochodach rzędu 120 tysięcy złotych rocznie, czyli 10 tysięcy miesięcznie, czyli 2,5 tysiąca euro miesięcznie, to 2,5 tysiąca euro w warunkach europejskich to są gigantyczne pieniądze, to co to jest ta klasa średnia, jak nie właśnie ci, którzy zarabiają te 2,5 tysiąca euro? Wie pan, ja jeszcze zrozumiałbym, gdyby ten pomysł bardzo mocnego zwiększenia tego podatku szedł w parze z dość mocnym wydłużeniem listy możliwych odpisów podatkowych. Czyli pomysł jest taki:
zwiększymy podatek, ale jak pan będzie na przykład inwestował, kupował różne rzeczy, nie wiem, produkowane w Polsce na przykład, to wtedy nie będzie pan tego podatku płacił, bo będzie pan sobie mógł odpisać to w koszty. Ale nic nie słyszymy na ten temat.